Panie i panowie, pola na wielki finał mistrzostw Polski Karambola, a zmierzą się w nim Kętrzyna, Damian Ejmo! A jego rywalem będzie zawodnik klubu Nostan Kielce, Tomasz Kapłan! Gramy do 15 karamboli lub 35 podejść. Panie i panowie, zmieniamy na chwilę dyscyplinę. Finał Mistrzostw Polski w karambola. O co chodzi w karambolu? No będziemy się tego uczyli na bieżąco. W każdym razie punktowane są zderzenia z bilami i z bandą. Trzy odbicia od bandy, odbicia od bili. To jest tak zwany karambol. Gramy do 15 karamboli lub 35 podejść. Czyli teoretycznie może się zdarzyć tak, że wynik po 35 podejściach, a więc po regulaminowej liczbie podejść wynosić będzie 0 do 0. Może się zdarzyć, że wystarczy jeden karambol. Nie wiem, w każdym razie w pokonanym polu na podium są między innymi Adrian Borowiec, nie między innymi, tylko na pewno są Adrian Borowiec i Piotr Ostrowski, a więc znamy już pełny skład medalistów. No i zobaczymy teraz Damian Ejmont z Kętrzyna, kiedyś Sokół Kętrzyn. No i tutaj widzieliśmy, trzy bandy były, nie było kontaktu z biloma, więc nie ma punktu. No to jest taka gra, która naprawdę wzmaga kreatywność, pobudza wyobraźnię, jak wszystkie sporty bilardowe. Raz, dwa, trzy. No i blisko tutaj było punktu. Stół 10-stopowy dla odróżnienia i na pewno, jak Państwo się doskonale orientują, nie ma tutaj łóz, a więc troszeczkę to inna odmiana, szczególnie popularna we Francji. Tam też została wynaleziona. I w zasadzie to Francuzi wiodą prym w tej odmianie. Tam ponoć karambol jest popularniejszy nawet od pula. I sam jestem ciekaw, jak będą wyglądały zagrania punktowe. I tutaj blisko było, ale jednak wciąż bez punktu.
Dobrze, czy tutaj się uda? Tak jest, jeden punkt dla Damiana Ajmonta. Niestety nie jesteśmy w stanie kontrolować liczby podejść, bo troszeczkę tych podejść nam umknęło. W każdym razie podejście przedłuża wizytę zawodnika przy stole. Trzy. I tym razem bez punktu. I zobaczymy, jak to teraz Tomek Kapłan. I raz, dwa, tu nie będzie karambola. No Damian Ajmont to postać, która zwłaszcza sympatyką bilardu juniorskiego mogła się kojarzyć jeszcze 6-7 lat temu jako opiekun sekcji Sokoła Kętrzyn. To także były mistrz Polski amatorów, nie przypomnę sobie z którego roku, ale jak widzimy jest tutaj w finale w pokonanym polu zostawiając świetnych bilardzistów, pól bilardzistów. Trzy. A więc niewykluczone, że karambol to jest ta jego prawdziwa bilardowa natura. No Tomasz Kapłan to mistrz Polski w karambola sprzed wielu lat. To historia, jest to dla nas dość mglista. Przyznam szczerze, że nie mam danych szczegółowych, ani także w pamięci nie przywołam żadnych zdarzeń związanych z mistrzostwami Polski w karambolu. Prosta przyczyna tego faktu jest taka, że jestem dość młodym wbrew pozorom człowiekiem. W każdym razie tutaj wciąż bez punktu. No też nie będzie teraz karambola. Obaj panowie oczywiście rywalizują w ramach Grand Prix Polski, ostatniego turnieju. Tomek Kapłan, wiadomo, z nadziejami na zwycięstwo. Damian Ajmont. Tomek Kapłan na pewno wyszedł z grupy. Damian Ajmont raczej tak z doskoku. On nie uczestniczył w większości turniejów, tylko jedna, druga banda, trzecia. To może być punkt. Jednak minimalnie niewiele zabrakło. Jak to wygląda? Damian Ajmont przegrał z Michałem Turkowskim. Czeka go jeszcze pojedynek z Marcinem Kubalskim o wyjście z grupy, także też nieźle sobie radzi. Konsultują się teraz obaj dżentelmeni. Ciekaw jestem, jaki wariant rozważa teraz Damian Ajmont. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest pierwszy mecz w polskiej telewizji, mecz karambola pokazywany na żywo. Jedna banda, druga, trzecia, nie będzie punktu. Jak państwo zauważyli, Damian Ajmont zagrywa bilę białą. Tomek teraz się zastanawia. Jemu bardziej doskwiera kurcząca się liczba podejść. Tomek podzielił się z nami swoją obserwacją gry w karambol. Tutaj na tym turnieju, no i większość zawodników napotykała trudności z zrobieniem 10 punktów. I to zdaje się nie jest punkt.
Ale wydaje się, że teraz Damian Eymond ma stosunkowo korzystny układ. Tak przynajmniej mi się wydaje, tylko przyznam szczerze, że jestem amatorem. Zapewne górę stołu raz, dwa. No nie. Problemem była Damiana Eymonda to, że brązowa kula była przyklejona do bandy, ciężko ją było w ten sposób rozgrywać. Gdyby było tam troszeczkę dystansu, można by liczyć na długą, krótką, długą. Ciekaw jestem, jak to wygląda w przypadku jednoczesnego kontaktu Billy z Billą i bandą. Czy to jest liczone jako banda, czy trzeba sobie odksięgować coś takiego? To może być punkt. Nie, nie tym razem. Tak na oko licząc, to już chyba z 10 podejść za nami. I zobaczymy, czy też Damian Eymond będzie w stanie teraz powiększyć przewagę. Jedna banda, druga. No nie, gdyby nie to zbicie, to mogłoby teoretycznie być blisko punktu. Trudno jednoznacznie ocenić, jakby się to skończyło. Czyżby, czyżby? Będzie, tak jest. Pierwszy punkt dla Tomka Kapłana. Zobaczmy powtórkę. No teraz zdaje się, nie straciliśmy punktowego podejścia Tomka Kapłana. Oj, tutaj niepotrzebne to zbicie. To będzie punkt. No niewiele zabrakło. No to tak, dla porządku, jak Państwo na pewno zauważyli, Tomek rozgrywa Bilę niebieską, Damian Eymond Bilę białą. I właśnie dzięki takiej konfiguracji, a także zderzeniom z bandami można zdobywać teoretycznie punkty i to wygląda punktowo. To będzie punkt. Tak jest, a więc drugie oczko dla Damiana Eymonda. Zobaczmy powtórkę. Trzy lub więcej band musi zaliczyć Bila. No i teraz od dolnej Bila, dolna banda i dwie poprzednie, tak jest. Ale nie tym razem.
Raz, dwa, to ładnie punkt. Ależ niewiele zabrakło. W międzyczasie równolegle toczą się jeszcze pojedynki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, chyba się jednak nie toczą pojedynki grupowe w ramach Grand Prix Polski WIG Pol Tour. No i teraz Damian Neymont pewnie długa, krótka i potem zalewa. Tak jest, właśnie taki plan, to będzie punkt. Tak jest, trzeci punkt Damiana Neymonta. Zobaczmy powtórkę. No i schemat podobny jak przy drugim punkcie Damiana, tym razem z drugiej strony, chyba nie dotknęła. Tak jest. Gra Tomasz Kapłan. I teraz wystarczy jedna banda. Bila i banda. Wystarczyłaby Bila i banda. Teraz powinien być punkt. Teraz był punkt. Wydaje się tak przynajmniej optycznie, że Bila w okolicach narożnika stołu daje jakieś tam większe pole manewru, jakąś taką większą szansę na zdobywanie kolejnych karamboli. I broń Boże, nie próbuję być tutaj stronniczy, tylko nie wiem z czego to dokładnie wynika, ale wydaje się, że Damian Neymont częściej ma korzystne sytuacje. To nie jest karambol. Potem zdaje się, Bila nie dotknęła Bili. Czyżby teraz Tomek Kapłan zagrywał taktycznie? Niewykluczone, że właśnie taki u jego wariantu tutaj nie było ani siły, która pozwalałaby wierzyć, że tutaj trzy bandy w ogóle mogą być zaliczone. Nie było też jakiegoś zorientowania na Bilę. Raz, dwa, trzy, nie tym razem. Brakło, brakło. Mówiąc po bilardowemu, wydaje mi się, że Damian Neymont będzie próbował przecinać, tak jeżeli wyobrazimy sobie narożną kieszeń, kulę brązową i potem z rotacją wyprowadzić. No i jednak inny wariant. To nie był karambol. Wyobrażałem sobie, że biała otoczy tę dolną połowę stołu.
Banda i Bilo już są. Jest, świetnie, świetnie. Teraz Tomasz Kapłan. Proszę zwrócić uwagę. Dwie bandy. Znowu Banda i Bila. Ogromną kreatywność trzeba w tej odmianie bilardu wykazywać. To też mogło się udać. Pomysł jak najbardziej dobry. Jedna banda, druga, trzecia. No niewiele zabrakło. Mocno. Będzie punkt. Raz, dwa, tak jest, to jednak dwie bandy. Gdyby najpierw biała zahaczyła tę górną bandę, wtedy dopiero wbile niebieską, to byłby punkt. Białą oczywiście. To nawet nie było blisko. Ale gdzieś z sali słyszałem coś w stylu dawaj Tomek. Czyli kogoś ten finał tutaj na sali żywo interesuje. No to dobrze. W sumie pewnie większość ludzi zapytanych przed przyjściem tutaj. No niekoniecznie. Większość ludzi zapewne zapytanych tutaj przed turniejem, co przyszli oglądać, powiedzieliby jednoznacznie pula. Ale jednak, kiedy widzi się karambola, to tak oko samo na tym zawiśnie. No to jest jednak takie wyzwanie także dla widzów, projektowanie zagrań. Czyżby po czterech bandach? Były dwie, to będzie punkt. Tak jest, świetnie. Zobaczmy powtórkę. Raz, dwa, trzy, cztery bandy i punkt. A więc Damian Ejmont 5, Tomasz Kapłan 2, a podejście się kończą. I schemat całkiem podobny. Tyle tylko, że teraz braknie białej bilimpetu, chociaż to się mogło skończyć punktem. No i Tomek Kapłan niebieską kulę będzie zagrywał. Zdaje się, że biała nie jest przyklejona do bandy, a więc tutaj można w miarę skutecznie ją rozgrywać. Jedna, druga. Bardzo trudno takie namuśnięcie zagrać ewentualnie białą bilę, tylko czy to jest wykonalne? I potem banda lewa, prawa, dolna. Trudne, bardzo trudne, ale przyznam szczerze, że nic innego do głowy mi nie przychodzi. Tomek ma pomysł. Słyszeli Państwo to łupnięcie kijem? No to świadczy tylko o tym, że ten finał ma sporą wagę dla Tomasza Kapłana.
Panowie się tutaj konsultują, być może ustalają liczbę pozostałych podejść. Dwie bandy. No, podstępne to było zagranie. Raz, dwa, trzy bandy są. Ale nie ma karambola. To się może udać. Były trzy bandy, nie było zaliczenia kuli. To będzie punkt, chociaż nie brakło, ale koncepcja dobra. Wydaje się, że połową sukcesu jest tutaj, jak nie więcej, wymyślenie dobrej koncepcji, takiej, która angażuje potencjalnie najprostsze środki, takie najbardziej znane z bilardu schematy, z pól bilardu, przynajmniej na tym poziomie, w tym gronie zawodników, tak może się wydawać. No i to była taka przejrzysta koncepcja, która mogła przynieść powodzenie. Jedna, dwie bandy były, ale tutaj nie ma szans na powodzenie. Tutaj wyobrażam sobie karabola z niebieskiej kuli po pięciu bandach, ale inaczej decyduje Damian Eymond. Albo od drugiej strony, od lewej strony, jakby próbował zagrać Tomek, właśnie. Była szansa na... Nie, to nie jest punkt. Raz, dwie bandy, nie, gdyby... Tutaj odpowiadam, prowadzę taki pozorny dialog z Jankiem Niewęgłowskim, dyskutujemy między sobą, bo dla nas też jest to frapujące. Też staramy się poznać jak najwięcej tej gry. Tutaj rozstrzygaliśmy, czy jest punkt. Oczywiście nie ma punktu, bo po dwóch kontaktach bili niebieskiej z bandami, trzecia nie była banda, tylko bila biała. Ale pomysł Tomek miał na pewno dobry. Po trzech lub po czterech bandach. Jedna banda, druga. Nie, nie będzie. Ale myślę, że teraz Tomek ma szansę. Brązowa, długa, krótka, długa. Właśnie w ten sposób. Jednak jeszcze inna koncepcja, ale to zmierza koło punktu. O, ależ niewiele zabrakło. Zobaczmy powtórkę, bo warto. Zastanawiałem się, czy nie było możliwe ominięcie w ogóle górnej połowy stołu w tej koncepcji i atakowanie po bandzie krótkiej bandy tej prawej. Okazuje się, że nie. Wydaje mi się, że na tym poziomie 3 karambole to jest wysoka przewaga. Przy limicie podejść, który przypomnijmy wynosi 35,
No nie wiem, czy jest ktoś na tyle skrupulatny, by doliczyć się, ile tych podejść już za nami. Jedna banda, druga, trzecia. To jest punkt. To był punkt. Tak bardzo od niechcenia zagrał Damian Ajmont. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Nie ma wątpliwości. I teraz też od prawej strony. Raz, dwa, trzy i znowu niewiele zabrakło. No tylko szczęście teraz może dać punkt i niewiele zabrakło. Zadzierek i Damian Ejmont, a więc zapewne z lewej strony w górną bandę, potem w lewą. Tak jest, dwa. To będzie punkt. Nie, chyba nie. Chyba najpierw bila brązowa. A jednak... Zobaczmy powtórkę. Raz, dwa. Jednak najpierw banda. Trudno to było w pierwszym momencie wyłapać, ale zgadza się, tutaj nie ma wątpliwości. Na razie nie zdarzyła się sekwencja karamboli dłuższa niż jeden, ale wydaje mi się, że teraz taka szansa się rysuje. Zgadzam się tutaj z koncepcją Janka, który postuluje posyłanie białej do góry. Podobna koncepcja, tylko że faktycznie... Czyżby Tomek teraz od prawej strony atakował brązową? I po dwóch bandach, i potem jednej górnej, albo bocznej. Jednak inaczej, jedna banda, druga, trzecia, liczba band się zgadza. Czy to może być punkt? No to jest punkt, to już szczęśliwie, tutaj sporo się wydarzyło, sporo kolizji, zobaczmy. Jeszcze brązowa, nie, najpierw niebieska, więc ani drgnęła Wila. No dobra, trzeci punkt dla Tomka Kapłana. To też się może udać. Takie delikatne zagranie w brązową. Tak jest. Dwa. Jest drugi w sekwencji. A więc wykorzystuje to podejście Tomasz Kapłan. Widzą Państwo, delikatnie tylko muśnięta. No takie sytuacje będą sprzyjały na pewno. Bo wiadomo, delikatne muśnięcie bili bardzo w mniejszym oczywiście stopniu. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeci punkt. Delikatne muśnięcie bili pozwala lepiej przewidywać zachowanie zagrywanej kuli. No i proszę bardzo, jak stopniała przewaga Damiana Ejmonta. No jeszcze do tego finału, który staje się tym ciekawszy, im lepiej rozumiemy zasady, im bardziej angażujemy się w tę rozgrywkę intelektualną przy store karambolowym. Przydałby się wielki powrót do gry jednego z zawodników. Jak niewiele zabrakło. Trzy karambole w sekwencji. No i teraz Damian Ejmont już wie, że ta przewaga, którą wypracował, wcale nie musi znaczyć bardzo wiele wobec Tomka Kapłana, który być może teraz na odmianę zaczął w końcu czuć stół do karambola. Tu będzie punkt, nie zanosi się.
czy dobrze to wygląda? O, jak niewiele zabrakło. No ja myślę, że moja teoria o tym, że dobrze jest atakować, no może nie atakować, ale kierować bile w narożniku, to dobra oferta. Raz, dwa. I to się może udać. Tak jest, punkt dla Damiana Eibonta. Moim zdaniem taka refleksja do zweryfikowania jak najbardziej, chętnie wdam się w polemikę, brzmi, że Damian Eibon jest skuteczniejszy w zagrywaniu karamboli, o czym przynajmniej w tym pojedynku, o czym świadczy wynik, natomiast te Tomasza Kapłana wydają się być takie bardziej wyszukane, bardziej wykombinowane. Jedna banda, druga. No już trzy karambole w wykonaniu Tomka Kapłana w sekwencji widzieliśmy. No, a jednak to będzie punkt. Tak jest, wiele się tutaj wydarzyło, prawdopodobnie większość z tych zdarzeń poza wolą Tomka Kapłana, ale punkt to punkt, tutaj nikt nie wymaga deklaracji. I znowu, tak jest. Dwa, proszę bardzo, jakby tutaj jeszcze ta brązowa kula. Jak niewiele zabrakło. Właśnie o tym myślałem, jakby tutaj brązowa kula jeszcze troszeczkę wprowadziła losowości. 7-8, a więc stopnieje przewaga Damiana Eibonta. I zobaczmy, co też teraz Damian ma do rozegrania. No na razie nic nie widzimy. Moim zdaniem nam uśnięcie brązową kulę i po trzech bandach prawej, górnej i lewej brązową, inna koncepcja. Będzie, tak jest, świetnie, teraz Damian Eibont. No i ta bila tutaj blisko kieszeni może być strasznie użyteczna. Teraz nam uśnięcie brązową kulę, jedna banda, ta górna, a jednak inaczej. Też punkt. Zobaczmy. No tutaj mogło być podwójne zbicie białej z niebieską, to bez znaczenia. Prawie nam się podnosi nam się poziom tego pojedynku. W tej, jak zakładam, po upływającym czasie, a z nim liczbie podejść w końcowym jego etapie. Nie jestem pewien, czy tam została zagrana w ogóle brązowa kula. Co rodzaje meczu, błędy.
Teraz Tomek chybił. A tutaj się upewniałem, czy to się nie wiąże z jakąś konsekwencją, każdym punktem. Wiemy już, że nie. Trzy bandy i ześlizgnięcie jednej bili po drugą. To może mieć dobry, to może mieć sens. No nie, nie tym razem. Dwa, trzy. Ale niewiele zabrakło. I w zasadzie znowu tutaj Damian może kombinować trzy bandy i potem ześlizgnięcie. A, faktycznie, Damian Neymont zagrywa bilę białą. Jedna banda, druga, trzecia, punkt. Tutaj udało się wykorzystać to, że te bile były blisko siebie. Myślę, że teraz brązową z prawej strony posłać w prawą bandę. Raz, dwa, trzy. To też może się skończyć punktem. Tak jest. Świetny, świetny, świetny karambol. To już 11 czy 12 punkt? 12 punkt, a więc być może zmieszczą się zawodnicy w limicie podejść. Raz, dwa. To też będzie punkt. A jednak nie. Tam się wkradła w ruch białej rotacja, która zmieniła kąt odbicia na ostatniej bandzie. Raz, dwa, trzy. No teraz wystarczyłoby zbić się z białą. No i myślę, że Damian tutaj ma wystawiony stosunkowo łatwy punkt na muśnięcie brązową i po obejściu górnej połowy stołu celowanie w niebieską. Jan Niewęgłowski pokazywał mi też opcję od dołu oczywiście, tylko wydaje mi się, że ten fakt, że biała jest wyżej na stole niż czerwona, czyni taką łatwiejszą przynajmniej moją opcję, którą ja zaproponowałem. Właśnie tak jak to teraz realizuje Damian. Niewiele zabrakło. Trzy. To wygląda okazale, to wygląda ciekawie, bardzo dobrze, jak niewiele zabrakło. Słyszę chyba ostatnie podejście, nie wiem na ile to wiarygodna informacja. Rozważmy jeszcze tutaj, jak Damian może zagrać. Myślę, że wysoko w prawą bandę. Potem górna
liczyć na to, że uda się zagrać jeszcze lewą, oczywiście zagrywając brązową kulę. Właśnie mniej więcej po takim torze, jaki wyznaczył teraz kijem. Właśnie coś takiego, tyle tylko, że chociaż... No nie, i kto wie, jeżeli to jest ostatnie podejście Tomka Kapłana, no to 6 karamboli byłoby naprawdę nie lada wyczynem. Zdaje się, że obaj zawodnicy popisali się sekwencjami po 3 karambole, prawda? Na pewno Tomek Kapłan miał taką serię, miał ją... Damian Ejmont 2 w serii, nie zrobił 3. No to w każdym razie na pewno, jeżeli chodzi o najwyższego breaka, nazwijmy to tak z bilardowego języka, to Tomek Kapłan nie jest gorszy. Tak jest, kapitalnie, na takie zagranie przez cały finał polował Damian Ejmont. I proszę zobaczyć, szkoda, że nie widzimy tego też z innej kamery. Jedna banda, druga, trzecia. Rewelacyjnie teraz Tomek. I co teraz, musnąć brązową od dołu i po dolnej połowie stołu, po 3 bandach celować w ją? Chyba tak próbuje to zagrać Tomek. Jedna banda, druga, ale tu braknie. Raczej tutaj nie wygląda, żeby ten finał miał się kończyć, żeby te podejścia faktycznie umykały w takim tempie, w jakim przez sekundę zakładaliśmy to na podstawie tego, co słyszeliśmy. Może to być punkt, to będzie punkt. No i zobaczymy, dokąd nas wiedzie ten finał. No raczej bardzo trudno wyobrazić sobie, by Tomek Kapłan jeszcze tutaj miał dość czasu przede wszystkim na to, by nawiązać walkę z Damianem Ejmontem. I tak samo jak Tomek nam imponował zrywem w środku meczu, tak teraz Damian Ejmont staje się być skuteczniejszy. Namuśnięcie białą bilę, ale to nie, to i tak kąt odejścia będzie słaby. Trzeba by naprawdę tutaj jeszcze popracować rotacjami. Albo namuśnięcie brązową. To wygląda dobrze, to wygląda obiecująco. Jest punkt. Zobaczmy. Cztery bandy. Czyżbym miał déjà vu? Tak jest. A teraz... Braknie. Jest! Tomasz Kapłan! A jednak może jakiś zryw, nie chcę krakać. No i znowu sytuacja podobna. Chociaż teraz może być troszeczkę trudniej. Ależ to by było ciekawe, gdyby Tomkowi udało się zdobyć jeszcze kilka punktów na podobnej sekwencji zagrań. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie było. No niestety, ale pomysł dobry. Cieszy też, że w miarę trwania pojedynka, więc w miarę poznawania od wewnątrz tych zasad karambola, chociaż Tomek zna je perfekcyjnie, prawdopodobnie najlepiej ze wszystkich na sali. No i oczywiście Damian Ejmont na podobnym poziomie. Cieszy, że narodzi się takie schematyczne myślenie, które jest podstawą, taki strukturalizm bilardowy. Na pewno ułatwia grę, na pewno świadczy o dużej świadomości i inteligencji zawodników.
To nie jest oczywiście faul, tylko ciekaw jestem, czy kij nie ucierpiał. Rozważyłbym tutaj wariant, tylko że to będzie trudne na takim dystansie. Namuśnięcie z lewej białą. I potem proszę sobie wyobrazić, co się dzieje z bielą niebieską. Właśnie tak, dwie były, trzecia jest. Nie będzie jednak zaliczenia kuli. No Damian Ejmont myślę, że ma tutaj stosunkowo prosty punkt do zdobycia. Namuśnięcie niebieską i próba zagrania obejścia górnej połowy stołu. Ewentualnie zacząć od Billy, chociaż tutaj nie będzie trzech band. Nie ma punktu, no blisko było. Są kibice Tomka Kapłana. Coś tutaj budzi niepokój, wątpliwości Tomka. Jestem żywo zainteresowany tym, czego dotyczyła rozmowa Tomka z bliżej nieokreślonym interlokutorem. Tomek zastanawiał się, czy może ustawić sobie bilę rozgrywającą, tylko w imię czego. Blisko tutaj było i mamy mistrza Polski Damian Ejmont. Drugie miejsce Tomka Kapłana, trzeci Piotr Ostrowski i Adrian Borowiec. Czas pogratulować zwycięzcom, a my Państwa zapraszamy już na jutro. Jutro faza pucharowa ostatniego w tym sezonie turnieju Grand Prix Polski WIK Pol Tour.